Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta istnieje od 2000 roku. Od tego czasu rozwinęła się również nasza działalność. Nie tylko prowadzimy centrum charytatywne, czyli kuchnię dla ubogich, dające już w tej chwili ponad 2000 posiłków. W zimie wydawalnie w trzech miejscach miasta Rzeszowa, czyli jeszcze tych posiłków jest trochę więcej. Ale również schronisko dla bezdomnych, gdzie nawet w tym trudnym okresie, w tą zimę trudną, mieliśmy 120 osób, ponad 120 osób na schronisku. I to są zadania te statutowe. Jeszcze jest jedno schronisko w Jaśle, gdzie są dwa budynki schroniska, wybudowane przez nas z pomocą tylko Urzędu Wojewódzkiego. I tam też jest około 45 osób, jeśli chodzi o naszych podopiecznych. Nie ma tam kuchni, natomiast sami panowie mają kucharza i jakoś tam działają, w sensie tym, że pomagają miastu, pracują na rzecz miasta, pracują na rzecz schroniska, będąc w różnych instytucjach czy warsztatach, pozyskują pieniążki w ten sposób dla nas. Naszą chlubą to jest schronisko dla kobiet w Racławówce o pewnym standardzie, standardzie europejskim, można powiedzieć, gdzie mamy miejsce dla 50 osób, w tej chwili jest 20 parę osób. To jest schronisko do zrównania całe województwo, nawet może i szerzej, jeżeli jakieś GOPSy ze mną by chciały współpracować, to chętnie możemy tam panie w potrzebie umieścić. Ostatni nasz nabytek to jest hostel, nazwaliśmy go Boży Dar, bo spadł jak z nieba, ale to nie było z nieba, tylko moich kolegów, urzędników z Biura Gospodarki Mieniem, za pośrednictwem pana prezydenta. Te rzeczy po prostu zostały tak jakoś zsynchronizowane, że małym nakładem udało nam się zrobić takie miejsce przejściowe, gdzie nasi podopieczni wychodzą już na samodzielne działanie, samodzielne życie, zaczynają uczyć się obsługi gotowania posiłków samemu, bo tam muszą sami gotować, znajdują pracę i w przyszłości są już samodzielni. Towarzystwo pomaga także najbardziej potrzebującym rodzinom. A przede wszystkim dzieciom z tych rodzin. Szereg jest takich imprez, jak od świętego Mikołaja, poprzez tornister, zapewnienie tornista dla dzieci. Szereg jest miłych spotkań, gdzie po prostu w jakiś sposób postaramy się tym dzieciom z ubogich rodzin nieść radość. Ale to spowodowało, że nawiązaliśmy kontakt ze szkołami i poprzez szkoły robiliśmy jedną z ostatnich naszych jakichś akcji. To poprzez szkoły, poprzez nauczycieli, którym bardzo dziękuję właśnie w tej chwili, staramy się docierać do tych rodzin najbardziej potrzebujących, do których nikt nie dociera. Bo wiadomo, że Miejski Ośrodek Pomocy ma jakieś tam widełki i może tylko tyle, co jest w ustawie, a co mają robić te osoby, które mają 5 zł więcej od, załóżmy, jakiegoś tam zasiłku. Proszę Państwa, do Was apel. 1%, które możecie odpisać, jeżeli jeszcze się nie odpisali, w ten czas chwała Wam, chcemy przekazać właśnie na zwiększenie tej pomocy dla ludzi najbardziej potrzebujących. Dla ludzi chorych, dla ludzi ubogich, przede wszystkim dla ich dzieci. Ponieważ te środki, które my tu z miastem współpracujemy nieźle, mamy część dotacji, resztę sobie pozyskujemy. Natomiast cały 1% zarząd postanowił przekazać właśnie na wspomożenie tych ludzi najbardziej potrzebujących, którzy czekają na naszą pomoc, a my jeszcze nie mamy takich środków, abyśmy mogli do nich dotrzeć. Ale wiem, jak jest to potrzebne. Serdecznie dziękuję za to, co już. I prosimy jeszcze. Chciałem powiedzieć, że w naszym schroniskach jest działanie są wychowawcze, resocjalizacyjne. I chciałem zaprosić Państwa na zasadzie takiej, jeżeli macie kłopoty w domu, w rodzinie, z osobami uzależnionymi, to my nie robimy cudów. Natomiast możemy porozmawiać z takimi osobami, które chcą, ta osoba, która jest uzależniona, chce wyjść z tego nałogu. Mamy pracowników, jest dwóch pracowników, którzy są abstynentami, ale są osobami uzależnionymi. I oni są najlepsi w takim działaniu, w pokazywaniu, że można z tego wyjść. Takich też zapraszamy do nas pod jednym warunkiem. Nie
żona, mile widziana, nie syn, nie ojciec, nie dziecko, tylko ta osoba, która jest uzależniona, musi mieć mocne postanowienie, ja chcę z tym zerwać, pomóżcie mi, niech ten czas pomoże. Środki pozyskane z miasta na działalność statutową pokrywają około 55% kosztów. Te 45% środków na pełną działalność całego rzeszowskiego towarzystwa musimy poszukać. Szukamy ich w takich akcjach właśnie jak 1%, kwesta listopadowa, ziemiopłody, czyli zbieranie po parafiach darów od ludzi, od parafian, różnego rodzaju po prostu na różnego rodzaju akcje, które prowadzimy dla dzieci z tych rodzin, może nie ze wszystkich zagrożonych, ale z rodzin wielodzietnych, gdzie rodzice mają trudności z utrzymaniem tych rodzin. Opiekujemy się w tym momencie 86 rodzinami, a dzieci jest, nie powiem, do około 170 i 6 osobami starszymi, chorymi, których regularnie odwiedzają wolontariusze. Po prostu obdarowujemy ich tym, co mamy, żywnością, odzieżą, czasem wymienimy jakiś mebel, który pozyskamy w lepszym stanie. Natomiast dla tych dzieci, właśnie na tym się chciał skoncentrować, robimy, staramy się robić bardzo dużo, ale ograniczają nas środki. Choć muszę przyznać, że jest wielu wspaniałych ludzi, sponsorów rzeszowskich firm i dzięki nim właśnie możemy zrobić mikołajki, które w tym roku były w Wojewódzkim Domu Kultury dzięki uprzejmości dyrekcji, robić imprezy powitanie wakacji. To są już te cykliczne imprezy i ten pełny tornister. To również, tu nam pomagają, jak prezes wcześniej powiedział, szkoły, nauczyciele, wolontariaty, uczniowie skupieni w wolontariatach szkolnych. Także ponadto ogromnie zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Rzeszowa, nie tylko Rzeszowa, żeby ludzie zrozumieli, znaczy dotarło to do ludzi, że my nie tylko zajmujemy się dawaniem schronienia tego dachu nad głową i tej łyżki strawy ciepłej, tak jak nasz patron święty brat Albert głosił, natomiast my chcemy przede wszystkim dotrzeć właśnie do tych rodzin, które potrzebują pomocy. Jest wiele rodzin, które potrzebuje pomocy i to nasi wolontariusze znaleźli te rodziny. Oni to są nieraz ludzi naprawdę bardzo ambitni, honorowi. Oni wolą zjeść kromkę chleba i szklankę mleka wypić, a nie prosić. Ale właśnie naszym zadaniem, tak jak nasz patron święty brat Albert mówił, jest my osobiście mamy znaleźć tych ludzi, ale ze środkami no jest krucho. Co roku krąg osób, które potrzebują pomocy poszerza się. Potrzeba więc coraz więcej pieniędzy na tę pomoc. Nasz KRS, szanowni państwo, to 5 0 14 409. Dziękuję serdecznie.